Cześć Boże, dzień dobry. Dzisiaj, zgodnie z tym, co napisałam w tytule, kilka słów o tej takiej specyficznej, postępującej schizmie, która moim zdaniem dotarła już do Polski. Na początek chciałabym jednak, żebyśmy sobie uświadomili, czym tak naprawdę jest schizma. Bo tak upraszczając, zwykle się mówi, że no jest to, prawda, jakby stworzenie kolejnego odłamu w kościele, stworzenie jakby innej struktury kościelnej, która, pierwsza rzecz, no, odrzuca papieża jako głowę kościoła. Warto jednak pamiętać, że wszystkie schizmy, poczynając od tej wielkiej schizmy wschodniej, w wyniku której wyłoniło się prawosławie, one się zaczynają od jakichś drobnych różnic kulturowych, czy od różnic w pojmowaniu niektórych pojęć. No, w przypadku prawosławia mamy tu różnicę na przykład w określaniu pochodzenia Ducha Świętego. Oczywiście tam chodziło też o zarzuty dotyczące kultu, liturgii i tak dalej. To zwykle jest proces, który trwa latami i jakby zaczyna się od rzeczy doktrynalnych, czasami po prostu nie do końca wyjaśnionych. Czemu o tym wspominam? Ponieważ jakby to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, ten kryzys Kościoła, to jest coś takiego, że obserwujemy jakby postępujące różnice w rozmaitych krajach, czy czasami nawet w poszczególnych diecezjach na świecie, w rozumieniu nauczania katolickiego, czy też może powiedzmy w odchodzeniu od niego. No, dobrym przykładem klasycznym są tutaj Niemcy. Oni oczywiście oprócz tego, prawda, rozłamu z czasów Lutra, sprzed kilkuset lat, no mają jednak taką niezwykle wyraźną tendencję od lat kilkudziesięciu do odrzucania chociażby nauczania moralnego Kościoła. Przecież szum w roku 68 wokół encykliki Humanae Vitae Pawła VI, czyli tej encykliki dotyczącej płciowości, no to w to się włączyło całkiem sporo niemieckich teologów. I ktoś może uważać, że no tak, no ale to są, prawda, Niemcy, tylko zobaczmy. Zaczęli teraz tą drogę synodalną i cóż my tam mamy? No już mamy przegłosowany, ja sobie nawet tutaj wypisałam, taki dokument, który oni sobie w drodze synodalnej przegłosowali, mimo ostrzeżeń ze strony Stolicy Apostolskiej. 168 głosów do 28 na rzecz błogosławienia dokumentu, powiedzmy, to jest jedna z treści, znaczy jeden z elementów treści, tak? Błogosławienie związków homoseksualnych w Kościele. To jest tak, że od dziesiątych lat, od tego chociażby wspomnianego 68 roku, ten proces jakby rozchodzenia się Kościoła katolickiego w Niemczech z nauczaniem Stolicy Apostolskiej jest coraz gwałtowniejszy. Oczywiście przyspieszyło to Amoris Laetitia, bo przecież no, w części diecezji niemieckich już tak jest, że rozwodnicy, którzy żyją w kolejnych związkach, czyli już nie w sakramentalnych małżeństwach, mają prawo przystępowania do komunii. Czemu uważam, że ta schizma przypełzła już do Polski? Bo wspominałam już kiedyś o tym, że my już mamy ludzi, którzy na przykład uczestniczą, Polaków, którzy już jeżdżą na przykład do Niemiec, do przygranicznych parafii czy kościołów konkretnie różnych i tam przyjmują komunię. To jest już niezwykle duża różnica w dyscyplinie kościelnej, zdajmy sobie z tego sprawę. No albo uznajemy fundamenty nauczania, no albo tu już właśnie mamy do czynienia z rodzajem schizmy. Czy to doprowadzi do schizmy, my nie wiemy, ale na razie de facto to już elementy schizmy są. Bo takie różnice i takie rozejście się w praktyce, no to jest już jakby to są podwaliny do kolejnego podziału. Mogłoby się wydawać, że no to są problemy egzotyczne, że tak jest, no właśnie, w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, czy na tak zwanym szeroko rozumianym Zachodzie. Ale przyjrzyjmy się. Mamy już w Polsce Kongres Katoliczek i Katolików. Wydawałoby się, że to jest jakieś takie, prawda, marginalna zupełnie rzecz i bez znaczenia, bo to nie jest nawet tak oficjalne, jak chociażby droga synodalna w Niemczech. Tylko tak.
synod, znaczy jakby w synodzie, tak, w tym słuchaniu ma uczestniczyć cały Kościół. Ja chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz. Przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, przyjął reprezentantów tegoż kongresu. Kongresu, w którym jest bardzo dużo elementów takich właśnie, jak promocja osób LGBT, oni tak to mówią, osób po prostu homoseksualnych. I teraz zwróćmy uwagę, oficjalnie zostają przyjęci przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. To jest bardzo poważna rzecz. Mamy już głosy biskupów, że no tak, osoby homoseksualne też trzeba wysłuchać i włączyć w te prace synodalne w jakiś sposób. To jest coś takiego jak tak zwana taktyka salami, tak, czy gotowanie żaby, że albo, prawda, kroimy po plasterku, tak, albo gotujemy powolutku, żeby nam nie wyskoczyła, nie zorientowała się, do czego to ma doprowadzić. To są bardzo poważne kwestie. Moim zdaniem Episkopat Polski będzie zachowywał się w sposób niezwykle zachowawczy. To znaczy tak, jak będą wiały wiatry z Watykanu, tak się będą biskupi polscy i duchowni także ustawiali. Bo mówię duchowni, ponieważ jeśli popatrzymy po oficjalnych publikatorach katolickich, to też już mamy od ładnych paru lat trochę tekstów mówiących o tym, jak to, prawda, należy zadbać, żeby był jakiś rodzaj duszpasterstwa adresowanego do takich osób. Na czym polega problem? Moim zdaniem takich duszpasterstw nie należy tworzyć z tej przyczyny, że się jakby w ten sposób patologię normalizuje. Znaczy jakby rozmiękcza się sytuację. Zdajmy sobie sprawę, że grzechy ciężkie przeciwko szóstemu przykazaniu to jest coś, co powoduje, że ludzkie zbawienie wisi na włosku. To grozi pójściem do piekła. To nie jest tak, oczywiście, żebym uważała, że te osoby nie mają prawa do opieki duszpasterskiej. Tylko czym innym jest troska kapłanów o grzeszników. Wszystkich. A czym innym jest tworzenie struktur, które jakby czynią szczególnymi tego rodzaju grzechy. Bo rozmawiamy o ciężkich pokusach i bardzo poważnych grzechach. I niedobrze się dzieje, że to zaczyna się jakby, to zaczyna wpełzać do naszego kościoła. Zdajmy sobie sprawę, że na Zachodzie to też nie było tak, że z dnia na dzień tylko i że to było tylko tak, że była rewolucja seksualna i wtedy właśnie już także w kościele pojawiło się to duszpasterstwa. Nie, to też działo się stopniowo. I to było tak, że jedni biskupi to popierali, inni nie. A teraz widać, że jest wyraźny trend do tego, żeby tego typu rzeczy były wszędzie znormalizowane. Oczywiście oprócz tego mamy takie nowinki jak kapłaństwo kobiet, wnioski o zniesienie celibatu. To jest wszystko rozmywanie tego, co dotychczas stanowiło o tożsamości katolickiej. Dlatego myślę, że to określenie pełzająca schizma jest określeniem dobrym. Co my powinniśmy zrobić? I tu pozwolę sobie zacytować fragment z Ewangelii. Jest to koniec Ewangelii, ostatni rozdział Ewangelii Mateusza. 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Niektórzy jednak wątpili. I zobaczmy, że przepraszam, my jesteśmy w takiej sytuacji, że my też możemy wątpić, zastanawiać się, co się dzieje. Ale zobaczmy, że mamy po pierwsze polecenie Pana Jezusa, że mamy jakby czynić uczniami wszystkie narody, tak? Tak się to tłumaczy. Mamy to zapewnienie, że to Pan Jezus kontroluje sytuację. Więc myślę, że to, co powinniśmy teraz robić, to naprawdę trwać przy Nim i przy Jego nauce.
bez względu na to, co się dzieje wokół, i także bez względu niestety na to, co zaczyna dziać się no, na najwyższych szczeblach hierarchii Kościoła. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeśli ktoś chce zgłosić jakieś uwagi, proszę, tu wyświetla się e-mail. Można napisać. Z Panem Bogiem.